Kłopotliwe odkrycie w domu Ziobry. Jego człowiek grzmi, to budzi najgorsze skojarzenia. Podczas przeszukania domu Zbigniewa Ziobry służby znalazły prokuratorskie akta dotyczące sprawy śmierci jego ojca. Rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Łodzi, Krzysztof Kopania, zapowiedział, że w najbliższym czasie rozważane będzie wszczęcie śledztwa, które może dotyczyć zarówno przekroczenia uprawnień, jak i niedopełnienia obowiązków. Dokumenty, które zostały zabezpieczone podczas przeszukania, dotyczą nadzoru nad postępowaniem prowadzonym przez prokuraturę rejonową w Ostrowcu Świętokrzyskim. Chodzi o sprawę ojca Zbigniewa Ziobry, który zmarł w 2006 roku w krakowskim szpitalu Uniwersytecki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prokuratura bada sprawę akt w domu Ziobry. W piątek, 10 maja, prokuratura krajowa oznajmiła, że akta odnalezione w domu Ziobry zostały wyłączone ze sprawy dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości, na podstawie której przeprowadzono przeszukanie posiadłości byłego ministra sprawiedliwości. Wyłączone materiały trafiły następnie do prokuratury regionalnej w Łodzi. Przekazane nam postępowanie prowadzone będzie w Wydziale Śledczym Prokuratury Okręgowej w Łodzi, podał rzecznik prokuratury. Krzysztof Kopania poinformował, czego może dotyczyć postępowanie prokuratury. Ponieważ akta te były już uprzednio zarchiwizowane, kolejny wątek postępowania dotyczy przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez prokuratorów i innych pracowników Prokuratury Krajowej przez usunięcie ich z zasobów archiwalnych Prokuratury Krajowej, wyjaśnił Krzysztof Kopania. Prokurator podkreślił, że jest to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności do 3 lat. Polityk suwerennej Polski winą za pogorszenie się stanu Ziobry obarcza prokuraturę. W rozmowie z Faktem poseł suwerennej Polski Mariusz Gosek podzielił się swoimi wspomnieniami z przeszukania posiadłości byłego ministra sprawiedliwości. Zdaniem polityka to prokuratura ponosi odpowiedzialność za pogorszenie się stanu Zbigniewa Ziobry. Prokuratura i służby w mojej opinii przez swoje działania przyczyniły się do pogorszenia stanu zdrowia ministra Ziobro. Doskonale wiedzieli, w jakim stanie zdrowia jest pan minister, bo zwolnienia trafiały do marszałka Hołowni, powiedział w rozmowie z Faktem Mariusz Gosek. Zdaniem posła suwerennej Polski przeszukanie, podczas którego odnaleziono akta, było nielegalne. Wejście do posła, jednego z liderów polskiej opozycji, sprawującego przez 8 lat funkcję prokuratora generalnego i równolegle przeszukania u teściów, mamy, brata ministra Ziobro, to nie są standardy demokratycznego państwa prawa. To standardy uśmiechniętej Polski Tuska i Bodnara. W sytuacji zagrożeń zewnętrznych dla Polski taki sposób postępowania z jednym z liderów opozycji budzi najgorsze skojarzenia, powiedział w rozmowie z Faktem polityk suwerennej Polski. Śmierć ojca byłego ministra sprawiedliwości. Wiele lat batalii w prokuraturach i sądach. W 2006 roku Jerzy Ziobro, ojciec ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, zmarł w krakowskim szpitalu uniwersyteckim UJ w wyniku komplikacji kardiologicznych. Zaledwie miesiąc po śmierci Jerzego Ziobry brat ówczesnego ministra, Witold Ziobro, skierował sprawę na drogę sądową. Złożył doniesienie do prokuratury, sugerując, że mogło dojść do nieprawidłowości podczas leczenia. W wyniku tego doniesienia, prokuratura wszczęła postępowanie, które jednak dwukrotnie, w 2008 roku i 2011 roku, zostało umorzone. Niezadowolona z decyzji prokuratury, matka Zbigniewa Ziobro, Krystyna Kornicka-Ziobro, podjęła decyzję o złożeniu prywatnego aktu oskarżenia przeciwko lekarzom, którzy leczyli jej męża. W 2013 roku sprawa trafiła przed Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście, a na stanowisku sędziego zasiadła Agnieszka Pilarczyk. Kiedy w 2016 roku Prawo i Sprawiedliwość przejęło kontrolę nad prokuraturą, doszło do istotnej zmiany. Prokuratura dołączyła do procesu przeciwko lekarzom, wspierając rodzinę Zbigniewa Ziobry, który pod koniec 2015 roku ponownie objął urząd ministra sprawiedliwości.
Ten ruch wzbudził wiele kontrowersji i zasiał ziarno podejrzeń o polityczne motywy działań prokuratury, która znajdowała się pod kierownictwem Ziobry. W kluczowym momencie procesu, tuż przed zamknięciem przewodu sądowego, prokurator złożył bezprecedensowy wniosek o wyłączenie sędzi Agnieszki Pilarczyk. Powołał się na informację o wszczęciu śledztwa dotyczącego okoliczności zlecenia dodatkowej opinii sądowo-lekarskiej w tym procesie. Wniosek ten jednak został odrzucony. W lutym 2017 roku nadszedł długo oczekiwany werdykt. Sąd rejonowy w Krakowie uniewinnił lekarzy. Sędzia Agnieszka Pilarczyk, uzasadniając swoją decyzję, stwierdziła, że nie udało się znaleźć związku między decyzjami i działaniami lekarzy a śmiercią Jerzego Ziobry. Wyrok ten zakończył długotrwały i pełen napięć proces.